Dzień dobry Państwu. Radca prawny Adam Pawłowski, Stowarzyszenie OWUM. Dzisiaj chciałem poruszyć temat procedury, jaką należy przejść, by zgodnie z polskim prawem zmienić płeć. Jeżeli chodzi o możliwość zmiany płci zgodnie z polskim prawem, to o ile może wydać się to w pierwszym momencie zaskakujące, jest to rozwiązanie jak najbardziej przewidziane oraz legalne. Przede wszystkim podkreślmy, jeżeli chodzi o samą procedurę, jest ona dosyć złożona i wymaga nie tylko czynności urzędowych, to znaczy nie załatwimy jej bezpośrednio przed Urzędem Stanu Cywilnego, ale będzie wymagała złożenia odpowiedniego pozwu przed sąd okręgowy. Jeżeli chodzi o samą procedurę, postępowanie inicjuje się poprzez złożenie pozwu o ustalenie płci. Pozew taki zostaje złożony bezpośrednio przez osobę, która ową płeć chce zmienić, natomiast pozwanymi w ramach tego postępowania są rodzice osoby zmieniającej płeć. Jeżeli w tym przypadku rodzice nie żyją, powinien zostać ustanowiony kurator, który w tym przypadku będzie jakby stroną postępowania. Nie ma znaczenia to, czy generalnie rodzice zgadzają się na zmianę płci swojego dziecka, czy też nie. I tak muszą zostać wskazani w ramach tego postępowania jako pozwani. Co do zasady, z pozwem takim będzie mogła wystąpić każda osoba pełnoletnia, natomiast dałoby się czysto teoretycznie przewidzieć również możliwość, w której z pozwem takim wystąpiłaby osoba, która jednak 18 roku życia nie ukończy. Musiałaby jednak w tym przypadku korzystać z reprezentacji ustawowej, to znaczy powództwo takie musiałoby zostać wyniesione przez jej rodziców. Problem polegałby jednak też na tym, że wymagana była wcześniejsza zgoda sądu opiekuńczego, wskazująca, iż rozwiązanie tak nie godzi w dobro dziecka, co z pewnością, jeżeli chodzi o całą tą sytuację, byłoby nieco trudne do udowodnienia i z pewnością komplikowałoby procedurę ze względu na to, że wymagałoby zupełnie odrębnych opinii biegłego, które z pewnością przedłużyłyby postępowanie. Jeżeli chodzi o samą procedurę, no to nie ma tutaj specjalnie utartych szlaków ani konkretnych przepisów, które wskazywałyby, jakie dowody należy przeprowadzić. Natomiast co do zasady, najlepiej całą procedurę poprzedzić licznymi badaniami lekarskimi i przed wszczęciem postępowania dysponować już opinią lekarza psychologa, lekarza psychiatry i oczywiście w tym przypadku również lekarza z specjalizacji seksuologicznej. Jeżeli chodzi o samo postępowanie, podstawowym dowodem, który będziemy chcieli przeprowadzić, jest dowód z zeznań strony, to znaczy z osoby, która chce w tym przypadku dokonać zmiany płci, oraz przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego ze specjalizacji właśnie w zakresie seksuologii. Jeżeli w tym przypadku w ramach tego postępowania wykażemy, że płeć rzeczywista danej osoby jest inna niż płeć biologiczna, która została wskazana w aktach stanu cywilnego, to sąd co do zasady będzie musiał orzec to, iż została ustalona obecnie płeć taka, z jaką utożsamia się osoba wychodząca z powództwem. Jeżeli chodzi o konsekwencje całego tego działania, są one dość mocno doniosłe. Przede wszystkim podkreślmy, jeżeli chodzi o osobę, która zmieniła płeć w ramach omawianej dzisiaj procedury, będzie ona traktowana jako osoba, której płeć została w toku postępowania ustalona. Czyli na przykład będą miały do niej zastosowania przepisy dotyczące chociażby możliwości zawierania małżeństwa, czy będą miały też zastosowanie przepisy dotyczące wieku emerytalnego. Jeżeli chodzi o zakończenie tego postępowania, będzie skutkować to też nadaniem nowego numeru PESEL, ze względu na tym, że w numerze PESEL generalnie są wskazane dane świadczące o tym, jakiej płci jest osoba posiadająca dany numer PESEL. Jeżeli chodzi natomiast o kwestie związane z możliwością zawarcia małżeństwa, podkreślmy, że w tym przypadku osoba taka będzie mogła zawrzeć małżeństwo jedynie z osobą, która w aktach stanu cywilnego posiada płeć przeciwną niż ta, która została ustalona na rzecz osoby zmieniającej płeć. Jeżeli chodzi o pozostałe kwestie, np. wiek emerytalny, no to może dojść do jego skrócenia bądź wydłużenia, ze względu na to, że mamy nieco inny wiek emerytalny w przypadku kobiet żyjących na terenie Polski, a nieco inny w przypadku mężczyzn. Należy wskazać, iż samo wytoczenie powództwa o ustalenie płci generalnie nie musi wiązać się z sukcesem. To znaczy, wciąż można na terenie Polski spotkać sądy, które uznają, iż powództwo takie nie może w tym przypadku się ostać, ze względu na to, że płeć rzeczywista i płeć biologiczna w ocenie sądu jest tożsama i nie podlega ustaleniu. Należy wskazać jednak, że takie stanowisko jest jak najbardziej odosobnione, i sądy już wielokrotnie wypowiadały się na temat tego, że jednak istnieje możliwość ustalenia w tym przypadku konkretnej płci danej osoby w ramach postępowania sądowego właśnie ustalenia.
Należy wskazać, iż polskie prawo nie przewiduje małżeństw jednopłciowych. W związku z czym, jeżeli dojdzie do zmiany płci jednego z małżonków, to mamy problem, co z takim małżeństwem powinno się stać. Należy wskazać, iż polskie prawo nie ma w zasadzie tutaj jednoznacznej odpowiedzi, to znaczy nie może dojść automatycznie do orzeczenia rozwodu między takimi stronami. Niemniej jednak, co do zasady, małżeństwo takie będzie w świetle prawa dalej funkcjonować i szczerze powiedziawszy, dalej jest to zagadka, którą będą przyszłe pokolenia prawników musiały rozwiązać, jeżeli nie rozwiąże jej ustawodawca. Problematyczną kwestią jest także to, czy, a jeżeli tak, na jakim etapie może dojść do chirurgicznej zmiany płci. Przede wszystkim należy wskazać, iż nie ma raczej większych przeciwwskazań co do tego, żeby osoba mogła przyjmować interwencje w postaci np. leków hormonalnych jeszcze przed ustaleniem jej płci. Natomiast bardziej problematyczne są kwestie związane bezpośrednio z inwazyjnymi zabiegami. Co do zasady, orzecznictwo stoi na stanowisku, iż zabieg chirurgiczny zmiany płci przed dokonaniem ustalenia płci nie będzie możliwy, a przynajmniej nie będzie możliwy w sposób legalny. Natomiast wciąż, jeżeli chodzi o zakończenie tej procedury, możemy mieć do czynienia z pewnymi problemami natury prawnej. To znaczy, podkreślmy, osoba, która potencjalnie zgodziłaby się na wykonanie operacji chirurgicznej zmiany płci, mogłaby ryzykować to, że postawiono by jej zarzut pozbawienia zdolności płodzenia jej pacjenta.